Przyjaciele, chciałabym troszeczkę wami dzisiaj wstrząsnąć. Pozwolicie na to? Wierzę, że kiedy oddaliśmy Jezusowi swoje życie, to straciliśmy prawo do swojego życia, a przyjęliśmy prawo Króla. Wstrząsnę troszkę wami dzisiaj. Wstrząsnę wami dlatego, że was kocham. I chciałabym, żeby każdy z was miał coraz większy wpływ. A żeby ten wpływ większy mieć, musicie zacząć mówić o sobie. I o tym bym chciała dzisiaj powiedzieć. Otwórzmy sobie Ewangelię, otwórzmy sobie objawienie świętego Jana 12:11. Wszyscy to słowo znamy. Ja w ogóle też to słowo znam. Wszyscy je znamy i wszyscy wszystko wiemy. Kiedyś na podstawie tego słowa dostałam od Boga objawienie i wierzę, że kiedy głosiłam to poselstwo, to przyjęliście przełomy do tego, żeby zwiastować publicznie Ewangelię. Nauczyliście się perfekcyjnie opowiadać swoje świadectwo na ulicy. Ale to nie koniec. To początek. To jest dopiero początek. Czekałam na ten dzień i pytałam Ducha Świętego, kiedy mam to słowo powiedzieć. Jesteśmy tak naprawdę prawie już 3 lata w tym miejscu i coś wam powiem. Każdy z nas musi zacząć udostępniać swoje życie wzrostowe. Każdy z nas, zapisujcie sobie te rzeczy, każdy z nas musi zacząć udostępniać swoje życie wzrostowe. Opowiadanie świadectwa o Jezusie to jest początek. To jest w ogóle początek naszej publicznej służby. I objawienie świętego Jana, 12 rozdział, 11 werset, mówi tak: a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I kiedyś oparłam się tylko na tym. I oni zwyciężyli baranka przez słowo świadectwa swojego. Ale tam dalej jest napisane tak. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Jeśli przychodzimy do Jezusa i stare nasze życie, stare nasze poglądy uważamy za śmieci, to mamy o czym mówić w Kościele. Ponieważ każdy z nas w świecie bez Jezusa miał jakieś poglądy. Rozumiecie? To jest życie wzrostowe. Jest taka tendencja, żeby w ogóle wychodzić i mówić w ogóle tak naprawdę o niczym. Rozumiecie? O niczym. A Bóg powiedział, będziesz zwyciężał diabła każdego dnia przez słowo świadectwa twojego. Słowo twojego świadectwa to nie jest tylko nowe narodzenie. Nowe narodzenie to jest początek. To jest początek, to jest danie ci możliwości wyjścia i w ogóle wypowiadania się w kwestii Królestwa Bożego. Bo wtedy, kiedy byłeś martwy, tak, to się nie wypowiadałeś w sprawie Królestwa Bożego. Zostałeś ożywiony i Bóg dał ci ten przywilej, tak, żebyś zaczął mówić w Jego imieniu. Ale to jest dopiero początek. Zobaczcie, to jest w ogóle początek i generalnie wiecie, my się na tym nie możemy zatrzymać. Chciałabym, żeby Duch Święty ci się wstrząsnął waszym życiem. Jeśli wstydzisz się mówić publicznie o twoim życiu wzrostu, to jest do uwolnienia. To znaczy, że tak naprawdę w praktyce żyjesz jeszcze ty. Pomimo to, że wyznajesz, żyje we mnie Chrystus, to w praktyce żyjesz jeszcze ty. Rozumiecie? Coś wam powiem. Zbudowaliśmy służbę na podstawie tego, że obydwoje spotkaliśmy Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Ale nasz wpływ, wiecie przez co jest? Poprzez to, że jesteśmy otwarci dla ludzi. Nie zamknęliśmy naszego życia. Zrobiliśmy publikację ze wszystkich rzeczy chwalebnych i haniebnych. Jeszcze raz powtarzam. Zrobiliśmy publikację w naszym życiu z rzeczy haniebnych i z rzeczy chwalebnych. I to jest dla każdego człowieka. W
W tej chwili w kościołach jest taki miks jogurtowy, rozumiecie? Wszyscy nauczają, wszyscy wiedzą wszystko, wszyscy mówią wszystko, a mnie się chce śmiać. Diabeł się śmieje z ludzi. Coś wam powiem, mam nadzieję, że nikogo tym nie urażę. Przesłuchałam sobie jeden z filmików z Woodstocku. Nie wiem, kto go nagrywał, nie mówię tutaj o nas. Nagrywali go jacyś chrześcijanie. I zadawali pytania ludziom. Między innymi tak. Czym można rozłupać orzecha? Ludzie odpowiadali w różny sposób. Młotkiem, dziadkiem do orzechów. I w końcu ludzie, którzy zadawali pytania, podeszli do trzech gości, obdzierganych, kumatych, i zadali im to pytanie. A ten gość mówi tak: słuchaj, ja to mam taki siebie zwieracz, że wsadzam orzech w zwieracz. A ja w ogóle złapałam się za głowę. Dałam to przesłuchać Arturowi i mówię: w ogóle diabeł się śmieje z kościoła! Rozumiecie? Gość ze świata szydzi w ogóle z chrześcijan. Kto takie pytania zadaje? Oczywiście dalej, tak? W procesie zadawania pytań padło pytanie: jak myślicie, co o was myśli Bóg? Gówno. Rozumiecie? Chcę w ogóle wstrząsnąć dzisiaj wami i sobą również. Potrzebujemy wziąć przełom. Jako Kościół jesteśmy w takim miejscu. Jest mega dużo nauczeń. Powiem wam tak. Zostało powiedziane wszystko i nadto. Zostało powiedziane wszystko i nadto. I teraz trzeba zacząć robić co? Publikacje ze swojego życia. Chcę wam w ogóle, wiecie jak żyjemy. To nie jest łatwe. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest mówienie o sobie. Ale my się musimy zmierzyć w ogóle z takimi rzeczami, że jeśli w ogóle uważam, że nie wiem, moja praca, moja pozycja w ogóle nie pozwala mi na to, abym publikował wszystko z mojego życia, to jest do uwolnienia. To jest do uwolnienia. Kiedy Artur siedział w więzieniu i Duch Święty do niego powiedział tak: pójdziesz na współpracę. I napisał mi liście: idę na współpracę. I on mówi: zwariował. Pierwsze co mówię: frajer. Ja już mam wierzące. Rozumiecie? W ogóle mówię, boję się tego. A wiem, że zaraz w kościele będę musiała o tym powiedzieć, bo mnie zaraz o to zapytają. Wiecie, o co chodzi? To są trudne rzeczy. Wskutek jego pójścia na współpracę z policją zamknęli do więzienia mojego jednego szwagra, drugiego i mojego ojca. Szwagra mi przeżyła. Ojca nie mogłam zdrowić. Nie bardzo wiedziałam, gdzie mam jechać na widzenie. Czy do męża, czy do taty. Z uwagi na to, że mąż wierzący, tata nie, więc pojechałam do tego. Rozumiecie? Potem robiłam z tego wszystkiego publikacje. Mówiłam o tym ludziom w kościele. Ludzie w kościele, wiecie, jakie było starcie? Starcie było między tym, że kto jest wierzący, kto jest nie. Jak to? Jakim prawem? Na współpracę? Rozumiecie? Mnie wierzący nie rozumieli. Mnie wierzący nie rozumieli, co ja w ogóle do nich mówię, bo to było nieludzkie. A jak to? To co to teraz w ogóle Bóg uratował Artura, a wsadził do więzienia twojego ojca? Ja mówię: ale mój ojciec to syn diabła, a to jest syn w ogóle, a to jest syn Boga. Rozumiesz? Nie liczy się dla mnie to, co mój ojciec ma, tylko się liczy dla mnie to, że my jesteśmy jednym ciałem i że może się skrócić czas posiadki. Rozumiecie? My musimy publikować nasze życie. Jedną z paskudnych rzeczy, jeśli nie mówimy o sobie wprost, nie w przypowieściach. Bardzo łatwo jest mówić o sobie w przypowieściach. Wiesz, widziałem łódkę. W łódce siedział miś. I co ten miś wygrzewał dziś? Teraz bym chciał, żeby ktoś to w kościele rozwalił. Rozważył. Co tu rozważać? To głupoty. To bzdury, głupoty, nic nie przynoszące nikomu. Rozumiecie? Nie wytwarzajmy takiej aury wokół swojej osoby. Ale Bóg powiedział w swoim słowie: a oni zwyciężyli diabła przez moc swojego świadectwa. Więc jeszcze raz wrócę do tego. Kiedy uznasz, że twoje stare życie to śmietnik, więc kiedy przyszedłeś do Jezusa i nawracają się twoje toki myślowe, tak?
Słowo zaczyna robić w ogóle głęboką penetrację w tobie. Nie ma takiej opcji, żeby ciągle i notorycznie wychodzić i mówić jakieś definicje, które wszyscy już znają. Ja znam te definicje. Człowiek do mnie mówi w ogóle, wiesz, bo wiara. Ja mówię, nie, powiedz do mnie, jak wierzysz. Daj mi świadectwo wiary. Zbuduj mnie, kozaku. Ale nie mów mi definicji wiary. Ja znam definicję wiary, bo ja Biblię czytam. Uważasz, że ja Biblię nie czytam? Nie opowiadaj mi takich głodnych kawałków. To jest trudne. W tym trzeba wziąć przełom. W mówieniu o sobie trzeba wziąć przełom. Możecie czuć lęk przed tym, żeby tak naprawdę być prawdziwym. Coś wam powiem. Kiedy będziecie wychodzić, kiedy będziecie robili wprost publikacje o sobie samych, to w praktyce dopiero będzie to widać, że poczucie bezpieczeństwa w was wzrosło. Rozumiecie? I teraz ja nie chciałabym, żeby to słowo było jako kolejna jakaś taka informacja, która zostanie gdzieś złożona. Chciałabym, żebyśmy to zaczęli praktykować. Chciałabym, żebyśmy to zaczęli praktykować od przyszłej niedzieli. Od przyszłej niedzieli, żebyśmy praktykowali te rzeczy. Rozumiecie? Że kto będzie chciał, to wyjdzie i opowie o swoim życiu wzrostu. Kiedyś taki człowiek do nas przyjechał i na półce stoi duża książka Boży Generałowie. I on mówi, o zobacz, Boży Generałowie, wytłuszczone grubym drukiem i tak dalej. A tu mówi, Boży Generałowie, a to nie jest koniec tytułu. Tam jest napisane, co? Sukcesy i porażki. Ja mam sukcesy, ale mam też porażki. Rozumiecie? Mam sukcesy, mam porażki. Jeśli mieliśmy fałszywe objawienia, nie wstydźmy się w ogóle wyjść i w ogóle powiedzieć, pomyliłem się. Zadziałałem w ogóle, nie wiem, w ogóle jakoś impulsywnie. Ja kupiłam sobie flecie. Miałam grać na flecie. Za grą nie mam czasu. Rozumiecie? Zadziałałam w ogóle impulsywnie. W ogóle mówię, Boże, w ogóle czemu to zrobiłam? Być może się będę uczył, ale w ogóle teraz się nie uczę, nie mam czasu, nie mam jak. Rozumiecie? Musimy umieć mówić o takich rzeczach. Jesteśmy to winni ludziom. Taka jest miłość. Taka jest miłość. Rozumiecie? Taka jest miłość. Twoje życie z Jezusem ma być widoczne dla ludzi. Widoczne. Ale nie takie, że ty przyjdziesz do kościoła i tak naprawdę, jeśli ja się czegoś o twoim życiu nie domyślę, to nic nie wiem. Rozumiecie? Mamy Ducha Świętego i wiesz, jak gdyby ja duchy rozpoznaję, ale to nie jest tak, że ja w ogóle, wiesz, że ja się tym w ogóle zajmuję, bo ja nie mam co robić. Ja teraz prześwietlam wszystkich w ogóle. To tak nie działa w ogóle. Chciałabym, żebyście byli w takim miejscu w swoim życiu, żebyście dobrowolnie, z własnej, nieprzymuszonej woli wychodzili i w ogóle świadczyli o tym, co przeżywacie z Jezusem. Co przeżywacie z Jezusem? To nie zawsze musi być proroctwo. Wiecie, jak łatwo się za tym ukryć? Bardzo łatwo ukryć się za Biblią. Bardzo ukryć się łatwo za przeżyciem Jezusa. Bardzo łatwo. Ale bardzo trudno jest tak naprawdę powiedzieć o sobie. Kiedyś byliśmy z Arturem, chcę wam w ogóle coś powiedzieć. Jeśli nie zaczniemy tego robić, tak? To w ogóle będziemy też w jakimś takim miejscu, że tak naprawdę pewni ludzie, nie pomożesz pewnym ludziom. Bo jeśli przeżywasz coś z Bogiem, rozumiecie? Jeśli przeżywasz coś z Bogiem i ty tego nie udostępniasz, w ogóle to o co chodzi? Ja na przykład tego nie rozumiem. Dla mnie to jest w ogóle jakiś fiks. Dlaczego? Jest jakaś osoba we wszechświecie, będzie nagrane to, co ty powiesz. Ona cię usłyszy. Zostanie podniesiona. Bóg odbierze sobie chwałę. W realny sposób, w taki sposób uwielbisz Jezusa. Nie tylko na klawiszach. Często ktoś do mnie mówi, przychodzi, bo ja tam bym chciał grać. Ja mówię, nie znam twojego życia. Udostępnij swoje życie. A co to znaczy? Ja wiem, na czym grasz? Na gitarze. Ja mówię, a czym jeszcze więcej? Prócz gitary, mówię, uwielbiasz Boga. Tylko gitarą, czy jeszcze jakąś sferą swojego życia? Rozumiecie? My ciągniemy do góry cały czas. Cały czas ciągniemy do góry. I jako Kościół jesteśmy w takim miejscu, że należy zacząć publikować swoje życie. Ale jeszcze raz mówię, nie tylko świadectwa nowego narodzenia. Każdego dnia twoje wzloty, twoje upadki, twoje porażki,
twoje fałszywe objawienia, twoje fałszywe proroctwa. Wszystko to trzeba rozwalić. Wiecie, że tego w kościołach nikt nie robi? Nikt tego nie robi. Nikt na przykład nie udostępnia uwielbienia, tak? I ludzie nie mówią o takich rzeczach. Krzyczy się ogień w kościołach i mówi się do ludzi, wiesz, Bóg cię tam wypełni treścią. Ja nie wiem, czy cię Bóg wypełni treścią, jeśli ty ciągle w ogóle stoisz, wiesz, o komu, tak? To ja nie wiem, czy Bóg cię w ogóle jakąś treścią wypełni. To jest mega ważne, że wtedy, kiedy tak naprawdę nie mówimy o sobie, ale wychodzimy i powtarzamy ciągle te same definicje, ciągle te rzeczy, które już dawno zostały powiedziane, to wytwarzamy wokół swojej osoby chorą aurę. Pokazujemy, że my to jesteśmy, wiesz, w takim miejscu, w ogóle ja to jestem taki duchowy, że w ogóle... A dla mnie duchowy to praktyczne. Dla mnie duchowy to praktyczne. Dla mnie chrześcijaństwo jest mega praktyczne. Mi się chce śmiać, wiecie, mi się chciało i śmiać, i płakać. Z tych ludzi, którzy zadali temu gościowi to pytanie, a on o tym orzechu opowiedział, że wsadził sobie w zwieracz i w ogóle tak poszedł. Wiecie, no po prostu no mega przykra sprawa. Ja na przykład nie mam zgody, żeby diabeł się z nas śmiał. Żeby diabeł się z nas śmiał, z jakichś chorych w ogóle, z chorych publikacji. Rozumiecie? Bo ja to też w ogóle wierzę w to, że jeśli ja mam proroctwo, to ja go potrafię w ogóle, nie wiem, potrafię go przekazać. Ono jest tak naprawdę ku napomnieniu, ono jest mądre, ono jest ku wzrostowi. Nie bójmy się w ogóle tych rzeczy. Jeśli nie będziemy tych rzeczy robili, zrobimy pewne zatrzymanie w duchu. Wiecie, ja na przykład modlę się o przebudzenie. Ja modlę się o przebudzenie Kościoła. Kiedyś z Arturem byliśmy w takim miejscu. Była to wspólnota katolicka, odnowa w Duchu Świętym i tak dalej. Oni nas tam zaprosili, więc wychaliśmy się tam sami. I była taka sytuacja, że bardzo tam było, słuchajcie, dużo manifestacji uwolnień. Bardzo dużo. Artur się modlił o ludzi, ja to wtedy nagrywałam. Tam było, słuchajcie, no mega dużo. Ja w ogóle, ja do dnia dzisiejszego takich manifestacji demonicznych, jak były tam, nie widziałam. Ale po tym spotkaniu, podszedł do nas człowiek, przywódca tej wspólnoty i mówi, nie wolno wam udostępnić tego filmiku na YouTube. On wiedział, że my wszystko, co robimy, to udostępniamy, że publikujemy i tak dalej, więc powiedział, nie wolno wam tego zrobić. Więc my w ogóle pytamy, a dlaczego? On mówi tak, posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Wszyscy ludzie, którzy tutaj byli, to świadcy ludzie, to nauczyciele, to ludzie w ogóle z władzy, rozumiecie, zdemonizowani do szpiku kości. I teraz zobaczcie, oni nie przyjęli praw Trójki. Chcieli tylko przyjść i skorzystać z uwolnienia, tak, z uzdrowienia, ale nie pozwolili, żeby zrobić z tego publikację. Dlaczego? No bo wiesz, bo może ktoś jest dyrektorem, bo może ktoś jest nauczycielem. No jak w ogóle, keca do góry zawinięta, w ogóle demony wychodzą, ktoś żyga w kubeł. Rozumiecie? Ale my musimy tą granicę przejść. I ja dzisiaj mówię do was, to jest słowo od Boga. I chcę, żebyście bardzo poważnie do tego słowa podeszli. My musimy przejść tą granicę. My nie możemy wyłączać kamery, tak? Kiedy wychodzi ktoś, kto jest w jakiejś, nie wiem, jakąś tam pozycję ma. Dlatego, że my nie dotrzemy inaczej do ludzi. Nie dotrzemy inaczej do ludzi. Naprawdę. Nie dotrzemy inaczej do ludzi. Otwórzmy sobie pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza. Posłuchajcie, powiem wam też coś na temat takiego apostolskiego nakazu. Święty Paweł mówi to do Tymoteusza. Pierwszy list Tymoteusza, pierwszy rozdział od 3 do 6 wersetu. Wtedy, kiedy w Kościele zaczyna przeważać takie, wiecie, takie opowiadanki w ogóle o niczym tak naprawdę, tak? To tak naprawdę to są opowieści w ogóle, to są jakieś baśnie. Z tego nikt nic nie wierzy. I święty Paweł mówił to do Tymoteusza. On go ostrzegał, tak? Żeby pilnować nauki. My musimy pilnować nauki. My musimy iść za wzorem mistrza. Naprawdę, bo jeśli nie będziemy tego robili, to staniemy w jakimś takim miejscu, wiecie, w ogóle. W ogóle po co potem wołać o przełom? Nie trzeba wołać o przełom, bo kiedy jest słowo, to należy do niego podejść w sposób praktyczny. Pierwszy rozdział, list do Tymoteusza od
od trzeciego wersu. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej. Posłuchajcie, to jest apostolski nakaz. To jest apostolskie pouczenie, abyśmy udostępniali życie swoje. Jesteśmy winni to ludziom. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A więc widzimy, że wszelkiego rodzaju baśnie, które się wychodzi, opowiada, jakieś definicje, z których nic nie wychodzi, tam w ogóle nie ma Ciebie, ten powiedział, ten coś komuś zrobił, rozumiecie? To nikogo nie buduje. To nikogo nie buduje. Takie rzeczy wywołują spory. Potem w ogóle ludzie na korytarzu mówią, co on tam wyszedł, co on powiedział, o co w ogóle chodziło, rozumiałaś? Ja mówię, nie wiem, no ale powiedział w ogóle, no każdy swój ciężar poniesie, rozumiecie? Zobaczcie, skoro kiedyś działy się takie rzeczy, to w ogóle nie dziwmy się, że one też się dzieją teraz. Dlaczego? Jest taka tendencja. Dlaczego? Bo ludzie się boją mówić o sobie. Czemu? Bo jeszcze gdzieś jest brak poczucia bezpieczeństwa. Jest gdzieś brak poczucia bezpieczeństwa. Łatwiej jest powiedzieć o kimś, łatwiej jest powiedzieć definicję, łatwiej jest powiedzieć coś tak, ale tak, żeby nikt nie zrozumiał. Jak na rejsie. Ja to często się śmieję, mówię, Boże, w kościele by nagrał drugi odcinek rejsu. Tylko jeszcze Leszka samochodzi. A celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Jesteście mi winni swoje życie. Ja udostępniłam swoje życie przed Wami. Rozprunął swoje serce i powiedziałam Wam o wszystkim. O swoich chwalebnych rzeczach, o swoich porażkach, o swoich lękach, o swoich chorobach, w wielu przypadkach o braku wiary, tak? I liczę na to samo z Waszej strony. Liczę, że też będziecie mnie w taki sposób kochać, że będziecie udostępniali swoje życie. Ja tego potrzebuję. Nie bójmy się tego i nie wstydźmy się tego. Nie bójmy się tego i nie wstydźmy się tego. Nie bójmy się też korekty. Nie bądźmy zafiksowani na sobie. Nie bądźmy zafiksowani na sobie. Bo ja nie powiem, co tak naprawdę przeżywam, bo co on o mnie pomyśli, nie interesuje mnie to. Bóg w swoim słowie powiedział prawdę. Zwyciężyli diabła przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali swojego życia. Czyli moje życie jest dla mnie mniej cenne. Ja powiem to świadectwo i ja zbuduję Kościół. Rozumiecie? Ludzie się o tym dowiedzą. Przestrzegę ludzi. Powiem, nie idź w tamtym kierunku. Nie idź w tamtym kierunku. Tam śmierć, tam boli. Wiecie, ja kiedyś byłam zafiksowana na punkcie mojego syna. To są odległe lata, ale z uwagi na to, że Artur siedział w więzieniu, ja ciągle chciałam być dla niego i dobrą mamą, i dobrym tatą. I ja w ogóle nie wierzyłam w jakieś takie negatywne informacje na temat Wiktora. Wiecie, trudno mi po prostu było uwierzyć, że Wiktor coś mógł zrobić złego. I tak naprawdę ja w ogóle tak wierzyłam, że wiecie, w ogóle tak mi się pokazywał. Tak mi się pokazywał i tak mu ufałam. Kiedyś z przedszkola Wiktor wrócił i był ugryziony w ramię. I wiecie, ugryzł ktoś go rano, wrócił z przedszkola. Kiedy wrócił do domu, ramię już było taka opiejąca rana. Ja natychmiast w ogóle, kto ci to zrobił? No ten i ten. Więc wiecie, co robi mamusia? Następnego dnia gna do przedszkola i wjeżdża w ogóle w panikę. Jakim prawem w ogóle mój syn został ugryziony? Byłam zafiksowana na punkcie mojego syna. Rozumiecie? Miałam jakieś lęki. W ogóle uważałam, że Wiktor, to jest niemożliwe, żeby on komuś coś zrobił. Kobieta nadal spokojna. Mówi do mnie tak. Czy moglibyśmy poprosić Wiktora? Nie wiem. A ja już na nim strasznie nakrzyczałam. Tak jak najbardziej. Poprosiliśmy Wiktora. On taki powiedział, no kiedy był? Mnie w ogóle było szkoda w ogóle. Jestem sama, on lat tu siedzi w więzieniu w ogóle. Szkoda mi dzieciaka. Mówię, co pani od niego chce? Wiktor, powiedz dlaczego ci ugryzł. Nie chcę zdradzać. Jak nazwiska, gdyż mam podejrzenie, że mój syn się pokazał. Powiedz, co ci, dlaczego cię ugryzł ten chłopiec? Bo ja na niego wsiadłem. Wiecie, tak on chłopczyk udawał konika, a Wiktor na niego usiadł, ciągnął go za włosy i na nim jechał.
Więc chłopczyk po prostu się ratował. Chłopiec się ratował i ugryzł Wiktora w ramię. Jeszcze potem się śmieliśmy, miał próchnicę, stąd w ogóle, a tanciła mu się rana w ogóle na ramieniu. I teraz zobaczcie, ja w ogóle wtedy, mnie tak wtedy Duch Święty nauczył pokory. Mi było tak głupio, mi było tak wstyd. Ja zrozumiałam, że ja w ogóle, no, ja nie mogę być zafiksowana, czyli bezkrytycznie patrzeć w jakiś temat. To jest niemożliwe, że ja bezkrytycznie patrzę w jakiś temat. Rozumiecie? W zeszłym roku nasza córka pojechała na kolonie. No i się okazuje, że też słyszę informacje na temat mojej córki. Nie mówi dzień dobry. Wychodzi dziecko na stołówkę i na przykład nie mówi dzień dobry. Ja mówię, Sara, dlaczego ty nie mówisz dzień dobry? A jak dzień dobry? Ja mówię, no po prostu to są zwroty grzecznościowe. Należy mówić dzień dobry. Kiedy się wchodzi w ogóle w jakieś towarzystwo, to w ogóle miło jest powiedzieć dzień dobry, a i w ogóle nie powiedzieć nic. Teraz na przykład idziemy do Biedronki, tak? Sąsiadka nasza mówi, Sara, czy to jesteś ty? Taka duża? A ona, słuchajcie, idzie i się nie odwraca. Więc my się zatrzymujemy i natychmiast jest korekta. Sara, jeśli ktoś do ciebie mówi, czy go znasz, czy go nie znasz, należy się zatrzymać, przynajmniej się obejrzeć, to jest, mówię, kultura osobista. Rozumiecie? To jest kultura osobista. I ja w ogóle o tych rzeczach mówię. My musimy zacząć publikować te rzeczy. Ludzie muszą widzieć, że my jesteśmy mega praktycznymi ludźmi. Że my nie jesteśmy zafiksowani, rozumiecie? I bez taki, że my jesteśmy w takim miejscu w ogóle, nie wiem, bezkrytycznym. Że nam to, będąc w takim miejscu i w takim myśleniu, że nam to już tak naprawdę nic nie potrzeba, to jest mega złe miejsce. To jest w duchu bardzo złe miejsce. Musimy powtórzyć za Pawłem. Nie pochwyciłem. I nigdy nie pochwycę. Rozumiecie? Musimy nauczyć się publikować nasze życie. Chcę wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy publikowaliśmy trudne rzeczy, kiedy robiliśmy publikacje nawet z tego, że Wiktor umierał od narkotyków, tak? Przeszliśmy w ogóle, wiecie, w ogóle, no, przeszliśmy swoje, tak? Ale mega dużo ludzi tym tematem zostało zbudowanych. W jaki sposób? Okazało się, że mnóstwo ludzi, często i przywódców, mają dzieci, które biorą narkotyki. Rozumiecie? Co to spowodowało? Spowodowało to to, że ludzie biorą telefon, piątka, dziewiątka, dzwonią do nas i mówią, czy możecie pomóc? Czy możecie przyjechać? Tak to działa. Tak to działa. Tak działa, tak działa wpływ. Wpływ nie działa, że my tutaj wyjdziemy i powiemy, wiecie, jakąś historię o misiu Puchatku albo o czymś, z czego nikt nie wie w ogóle, o co chodzi. Tak nie działa wpływ. Wpływ działa w zupełnie inny sposób, że ja upubliczniam swoje życie. Nawet te najtrudniejsze rzeczy. Aczkolwiek jest taka mega ważna sprawa. Nauczyłam się tego w pierwszym kościele, że nie opowiadam świadectw o ludziach, którzy publicznie jeszcze nigdy tego świadectwa o sobie nie złożyli. Dlatego, że mieliśmy takie doświadczenie. Uważam, że to jest jakaś zasada duchowa, że jeśli człowiek nie mówi sam o sobie, to znaczy, że on w realu nie jest w stanie jeszcze siebie obronić. I niech nas ręka boska broni, żeby zacząć publikować świadectwa takich ludzi. My z tego spokutowaliśmy. Jeszcze raz na jakiś czas, coś tam się zdarzy, że się powie. I to jest przedziwne, że natychmiast taka osoba ma leżaki. Byliśmy w tym pierwszym kościele i tam mieliśmy bardzo dużo uzdrowień, bardzo dużo cudów. Tam też właśnie najwięcej przyjeżdżała telewizja. Tam się stały, wiecie, to właśnie tam przyjechała telewizja. Tam działy się znaki i cuda, wśród tych bezdomnych ludzi. Rozumiecie? I pamiętam, jak jeździliśmy na usługi i opowiadaliśmy ludziom, że taka i taka osoba została na przykład uzdrowiona z AIDS, taka i taka osoba została uzdrowiona z bólu kości. Tutaj tacy i tacy ludzie. I wiecie co? Widzieliśmy przeciwne historie. Wracaliśmy potem do tego kościoła i ci wszyscy ludzie leżeli. Ci wszyscy ludzie po prostu... Nagle się zdarzało tak, że oni w ogóle poupadali wszyscy. Ta, co miała gruźlicę kości, nagle jest rozwalona i w ogóle nie chodzi. Rozumiecie? Ktoś tam chyla, kto kogoś tam w ogóle samochód potrącił, w ogóle jak jechał na rowerze. To są właśnie, to są duchowe zasady. Trzymajmy się tych zasad. Jeśli widzimy, że ktoś, bo wiecie, w tym wszystkim tak naprawdę nie ma przymusu.
Ja rzucam wam to wyzwanie dzisiaj i mówię, w jakim tak naprawdę miejscu jest Kościół, tak? Że muszą, muszą zacząć być publikowane prawdziwe rzeczy. Prawdziwe rzeczy, bo my nie chwycimy w ogóle tego świata niczym więcej. Rozumiecie? Takimi głodnymi kawałkami z cyklu Orzeszek, tak? I ścisły zbieracz, to wiecie, to są w ogóle historie, ja nie wiem, co to w ogóle jest. Coś wam powiem. Kiedy w bardzo praktyczny i tak naprawdę posłuszny sposób podchodzimy do apostolskiego nakazu, tak, to my tworzymy kulturę. To my tworzymy kulturę. I tak naprawdę, wiecie, my jesteśmy nową rasą. My, wiecie, że nie współpracujemy z różnymi osobami i tak dalej. Teraz na przykład przyjedzie 19, chyba 18 sierpień do Polski Torben. Nie zachęcam, żeby iść na jego spotkania, gdyż nie będziemy uwalniać na policznik. Nie idźcie na te spotkania, błagam was. Nie chodźcie na tego typu spotkania. Wiecie, najłatwiej co jest zrobić, to jest najłatwiej zająć takie miejsce nijakie, nie wziąć żadnej odpowiedzialności za siebie i za nikogo i usiąść i po prostu siedzieć. To jest najłatwiej. Trudno jest stanąć w wierze o jakiś temat, tak? A najłatwiej jest w ogóle się wycofać i pójść do innego kościoła, żeby kto inny na mnie ręce nałożył. Trudno jest stanąć w wierze, być w tym samym miejscu. Boże, nie wycofam się. Jestem w dobrym miejscu. Jestem w miejscu dobrego nauczania. Jestem w miejscu apostolskiego wpływu. Nie wycofam się z tego miejsca. Nie wycofam się z każdej mojej decyzji. Będę upubliczniał w ogóle moje życie. Tak? Nie bójcie się tego. Tak dużo mówimy o wielkim Bogu. Tak dużo mówimy o Duchu Świętym. Tak? Ja w ogóle uważam, że diabeł ze tyłek tym w ogóle wyciera, wiecie? Tak dużo się mówi w ogóle, ten sam Duch Święty, który podniósł Jezusa z martwych, mieszka we mnie. A więc jest w tobie odwaga do tego, aby upubliczniać swoje życie. Jest w tobie ta odwaga. Rozumiecie? Ja byłam mega wylepnionym człowiekiem. W ogóle to, co ja dzisiaj robię, to jest ponadnaturalne. To jest ponadnaturalne. Moje jakby to, co ja robię, jest wyższe od moich naturalnych uwarunkowań. I dla mnie to jest Duch Święty. I dla mnie to jest Duch Święty. Artur może nie musiał nauczyć się głośno głosić na ulicy i w ogóle robić odważne ruchy, ponieważ był zawsze impulsywny. Zawsze był impulsywny. Rzucał różnymi rzeczami, nawet takim syropem gęstym, który się nazywał neospazmina. Strasznie nie lubił ja w ogóle. Ja wolałabym, żeby strzelił w ogóle w ścianę i w ogóle zrobił dziurę na wylot, niż jak walił neospazminą, którą notorycznie podawał Wiktorowi. Na uspokojenie, taki gęsty był syrop, w ogóle miałam wrażenie, że w środku z olejem. Ciężko to było w ogóle i zamalować, i zeskrobać, nie wiadomo co z tym w ogóle było, wiecie. Nie wiadomo co z tym w ogóle zrobić. Także posłuchajcie, nie bójcie się. Nie bójcie się w ogóle upubliczniać swojego życia. Twórzmy tą nową kulturę. W ogóle sprawdź też w ogóle siebie. Bez tak naprawdę tego upublicznienia, tak? Diabeł ma wielkie oczy w ogóle. Straszy ludzi, wiesz, powiesz, twój wpływ się skończy. Być może mój fałszywy wpływ się skończy, tak? A zacznie się prawdziwy wpływ. Fałszywy się skończy, a zacznie się prawdziwy wpływ. Ja się długo zastanawiałam nad tym słowem, w ogóle mówię, Boże, bo wiecie, my już wszystko powiedzieliśmy. Ja wierzę w ogóle w słowo od Boga, że Bóg przychodzi, daje nam słowo i tak dalej, ale jeśli chodzi o drogę, o doktrynę, to my powiedzieliśmy już wsio. Wszystko jest powiedziane. Powiem wam teraz jeszcze jedną rzecz. Jezus o sobie powiedział, że jest drogą. Czyli doktryną. Jeśli ty dorabiasz jakąś doktrynę do swoich porażek, tak? To ty wytyczasz jakąś inną drogę. Tak naprawdę głosisz innego Jezusa, innego Ducha. Posłuchajcie, to my jesteśmy w miejscu bardzo dużej odpowiedzialności. Bardzo dużej odpowiedzialności. Kiedy dorabiamy w ogóle drogę, czyli doktrynę do naszych porażek, dlatego że nie umiemy wprost wyjść i powiedzieć, przepraszam, nie udało się. Modliliśmy się o to tyle czasu, ale nie udało się. W ogóle bardzo dobrze, że to powiedziałeś. To jest mega ważny temat. Lepiej powiedzieć to, niż o kupiących się orzeszkach. Jeśli usługujecie ludziom, to nie licz na to, że
Jeśli nie będziesz mówił o sobie, to że ludzie, którzy usługują, będą mówili o sobie. Dlatego, że wszystko się rozwija, wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Tak? Jeśli usługujesz ludziom, czyli stajesz w miejscu odpowiedzialności i nieważne, czy mówisz do 3 osób, czy mówisz do 4 osób, to jest w ogóle nieistotne. Nieistotne, bo ja w ogóle bym nie chciała nigdy od Jezusa usłyszeć, że poprowadziłam kogoś w jakimś błędzie. Czy to będzie 1 osoba, czy to będą 2 osoby, czy to będą 1000. Nigdy bym tego nie chciała usłyszeć. Więc zawsze wolę mówić o sobie, niż w ogóle, niż powiedzieć coś, czego nie rozumiem ja sama i wiem, że nie zrozumie tego nikt. Rozumiecie? Nie bójmy się w ogóle tych rzeczy. Nie twórzmy tej nowej drogi. Poprzez takie rzeczy dzieją się w Kościele spory. Są kłótnie, są zwady. Wiecie, ten powiedział to, ten powiedział to. Mówienie o sobie jest mega bezpiecznym tematem. Mega bezpiecznym tematem. Powiem wam, jak to się robi. Bierze się jakieś słowo z Biblii na przykład i nie umiłowali swojego życia albo zwyciężyli diabła przez moc swojego świadectwa, cokolwiek. Bierzesz jakieś przeżycie ze swojego życia, tak? I w ogóle zaczynasz to publikować. Zaczynasz to publikować. I jako Kościół jesteśmy w takim miejscu, że musimy zacząć to robić. Wszyscy musimy zacząć to robić. Wiem, że przychodzi organiczny lęk przed takimi rzeczami. To są organiczne lęki, bo tak naprawdę wiecie, no. Dopóki ktoś milczy, uchodzi za nagrywca. A potem się okaże, wyjdzie, otworzy swoje usta i zada pytanie. Jak myślicie? Czym rozmówiłeś się orzeszki? Jeszcze chwilę bym się chciała zatrzymać na tym, że kiedy właśnie mówić publicznie. Mów publicznie wtedy, kiedy widzisz, że już przez dłuższy czas zwyciężasz w tym temacie. Kiedy widzisz, że zwyciężasz w tym temacie już jakiś czas, tak, to wyjdź i upublicznij to świadectwo. W ogóle powiedz to, wiecie, w ogóle powiedz, wyjdź, powiedz. Nie udało mi się i co? Wiecie, ile ludziom się nie udało? Ja w ogóle powiem tak, i tak jest więcej porażek, niż w ogóle tych rzeczy chwalebnych, rozumiecie? Jest więcej porażek, ale tak naprawdę nie myli się tylko ten, tak, kto nie ćwiczy. Nie myli się tylko ten, kto nie ćwiczy. Ja ponownie wróciłam na siłownię i mam swojego osobistego trenera w postaci mojego męża. Żon mnie tam co nie miarę. Strasznie mnie denerwuje. Daje mi rano taki prof, który się nazywa, jak? Nieważne, jak się nazywa. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście w ustach taki zastrzyk, pralki w zastrzyku. Kiedyś były takie przeciwbólowe w zastrzyku. Nie wiem, czy was kiedyś bolał ząb. Ja kiedyś, jak nie bolał ząb, to sobie tam polewałam i to mi nie mroziło. I to jest strasznie gorzkie. Więc ja wstaję, on do mnie mówi, połknęłaś tam HCL? Ja mówię, jest, wstałam. Mówię, w ogóle od rana mnie męczy prochem, rozumiecie? Męczy mnie prochem od rana, w ogóle ostatnio połknęłam ten proch na siłowni, mówię, zwymiotuję się. Zamiast popić wodą, to zrobiłam tak i ten proch mi wpadł tam. Zaczęłam kasłać w ogóle, mówię, i niedobrze mi jest, mam tego dosyć, mówię, chyba się wycofać. Najłatwiej się wycofać. Bardzo łatwo się wycofać. Kiedy się ogląda Rockiego, wszystkie ćwiczenia, jakie są, mega łatwe, tak? Bo Rocky w ogóle jest praktykiem. Rocky biegnie tak, że ja biegnę razem z nim leżąc na łóżku. Rozumiecie? Tak jest w ogóle najłatwiej. Kenneth Hagin w ogóle napisał, w ogóle wyczerpał temat uzdrowienia. Czytamy Kennetha Hagina, tak? I w ogóle, no, czytając w ogóle, ja wierzę we wszystko. We wszystko wierzę, nawet, że on zbytek się rozumuje o rzeki. No w ogóle jestem w stanie w to uwierzyć, bo jestem wierząca, rozumiecie? Ale kiedy przychodzi autentycznie choroba do mojego życia, muszę uruchomić wiarę. Składałam świadectwo, że zniknął mi torbiec z mojej piersi. Wracam do domu. Rozbieram się w łazience. I mam obydwie piersi tutaj tak czerwone. Jedna buraczkowa, druga czerwona i łuszcząca się skóra nie wiem jak. Ja w ogóle ściągam to, w ogóle wiem co to jest, mówię, teraz to łuszczyca. Rozumiecie? Natychmiast zostało zaatakowane co? Miejsce mojej wolności. I to jest o. Kiedy mówić publicznie? Mów publicznie wtedy, kiedy będziesz umiał się obronić. Co robię? W ogóle nie reaguję na to. Biorę puszkę, mam, smaruję.
ubieram się, jest temat załatwiony. Nie rozważam tego. Bądźmy mądrzy, bądźmy rozważni. Przyjaciele, chciałabym, żeby to słowo, chciałabym w ogóle, żeby to w praktykę weszło. Marzę o tym w ogóle, no tak o tym marzę, że normalnie śni mi się to po nocach. Naprawdę, publikujmy swoje życie. Publikujmy to, tylko też bądźmy rozważni w tym, co publikujemy. Nie publikujmy też głupot, rzeczy na przykład nieważnych. Nie wiem, tam pan tak mi się uszczył, tam teraz mi się nie uszczył. Nie, no to w ogóle to nie o to chodzi. Wiecie, w ogóle składajmy świadectwo o naszych głowach, z naszych toków myślowych. To są w ogóle mega ważne rzeczy. Składajmy w ogóle świadectwa o rzeczach cennych. Wiecie, do cennych rzeczy trzeba się dokopać. Żeby wyjść i powiedzieć coś cennego, trzeba do tego się dokopać. Byliśmy teraz troszkę nad morzem i tak zobaczyłam w ogóle taka zasada w ogóle duchowa. Wchodzimy na plażę i najwięcej ludzi leży przy wejściu, bo się nikomu tylko nie chce ruszyć. Wiecie, a cenna dzika plaża jest niedaleko. Trzeba wsiąść na rowerek, pojechać 2 kilometry, potem troszeczkę podbiec, pod górkę, po piasku, potem zbiec lub przewrócić się z tej górki, tak? I jest mega dzika plaża. W ogóle jest tam tylko ja i Artur. W ogóle, o. Wiecie, do rzeczy cennych trzeba się dokopać. No niestety te rzeczy cenne nie leżą gdzieś przy śmietniku. Wiecie, czyli rzeczy duchowe nie są popularne. Nie są popularne rzeczy duchowe. To, co wszystko jest, to jest wszystko młodo. Składajcie świadectwo o swoim życiu. Jeśli będziesz, w ogóle stwórz historię swojej osoby. Stwórz historię swojej osoby. Niech to właśnie twoje nowe narodzenie to będzie takim wejściem do książki, którą napiszesz o sobie. Ja nie mówię oczywiście w cudzysłowie, nie chodzi o to, żebyś książki pisał. Aczkolwiek jeśli chcesz, to napisz, bo ją wydam. Bardzo fajnie, jak ktoś napisze książkę. Stwórz historię własnej osoby. Zaczynając od tego, że narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha. Tak? I niech cię diabeł nie czeszy w tym temacie, że jedne świadectwa są lepsze, a drugie są gorsze. Ja już kiedyś o tym mówiłam. Nie ma świadectw lepszych i świadectw gorszych. Świadectwo albo jest, albo go nie ma. Albo ktoś spotkał Jezusa, albo ktoś go nie spotkał. Po prostu kiedyś byłam martwa, żebyś tylko nawet tak miał powiedzieć. Kiedyś byłem martwy, a teraz jestem żywy. To jest moje spotkanie z Bogiem. To jest początek mojej publikacji. To jest początek mojej historii. To jest początek mojego wypowiadania się na temat Królestwa Bożego. Rozumiecie? To jest początek mojego wypowiadania się w sprawach duchowych. To są mega ważne rzeczy. Jest nas sporo w Kościele. Wiecie, jaki możemy mieć wpływ? Możemy mieć bardzo duży wpływ. Kościoły dochodzą do jakiegoś miejsca. I często jest tak, że trudno jest przeprowadzić jakiś Boży plan. Nie jest łatwo przeprowadzić Boży plan. Żeby przeprowadzić Boży plan, trzeba się modlić. Żeby przeprowadzić Boży plan, trzeba pościć. Dzisiaj post jest niepopularny. Dzisiaj się nie pości. Dzisiaj popularne jest, żeby poskakać na uwielbieniu i dalej wrócić do swoich starych toków myślowych. Dzisiaj jest popularne, żeby na słowo, czy ktoś coś przeżywa, wyjść i w ogóle walnąć jakąś głupotę. Rozumiecie? Dzisiaj tak naprawdę niepopularne jest prawdziwe życie z Bogiem. Czemu? Możemy zacząć być prawdziwie popularnymi ludźmi. Publikujcie swoje życie. Chciałabym, żebyśmy wstali, żebyśmy się pomodlili. Ojcze, my dziękujemy Ci za to słowo, my dziękujemy Ci za słowo z nieba. Ojcze, ja dziękuję Ci za tych ludzi, ja dziękuję Ci, że Ty złożyłeś w nas konkretny materiał, że dałeś nam konkretne słowo, że dałeś nam konkretne narzędzia do tego, abyśmy prawdziwie zaczęli uwielbiać Twoje imię. Ojcze, ja modlę się z każdą osobą, która zacznie publikować swoje życie. Ja modlę się, Ojcze, o mądrość w tym temacie. Duchu Święty, ja wiem, że ludzie będą pytać Ciebie, że ludzie będą polegać na Tobie, że ludzie nie będą szukali poparcia, Ojcze, i jakiejś zgody u człowieka, ale że ludzie będą pytali Ciebie. Duchu Święty,
Chrystusie, ja dziękuję Ci. Ja uwielbiam Cię za mądrość i za odwagę wśród ludzi. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam w tej chwili wszelki diabelski plan, który został powzięty przeciwko ludziom. Ja przeklinam każdy lęk, wszelką frustrację, wszelki organiczny lęk, który powoduje, że ludzie boją się mówić prawdziwe rzeczy o Tobie i o sobie. Ojcze, ja modlę się teraz z każdą osobą. Niech to słowo zamieni się w praktykę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.